Dostaję często od Państwa pytania związane z problemami zapisu, odmiany nazwisk. I to jest zupełnie naturalne, nazwisk, nazw własnych także. To jest naturalne, ponieważ z rzeczownikami pospolitymi jesteśmy na co dzień, a nazwiska zawsze, myślimy, może będą jakoś podlegały innym trochę prawom. No a poza tym interesują nas nasze nazwiska. Na przykład interesuje to pana Jakuba, który ma nazwisko Sierpień i pyta, czy może odmieniać nazwisko Sierpienia i oczekiwać tego od innych. Oczekiwać od innych to pan będzie chyba raczej bezskutecznie. Myślę, że sam pan byłby skłonny mówić Grudnia, pana Mieczysława Grudnia na przykład, a nie Mieczysława Grudzienia, albo pana Jana Stycznia, a nie Jana Styczenia. I dlatego też, mimo że Sierpień akurat najłatwiej bodaj byłoby zachować w tej postaci Sierpień, także w przypadkach zależnych Sierpienia, Sierpieniowi i tak dalej, i tak dalej. Nie brzmi to tak źle jak właśnie Grudzienia, czy Styczenia, czy Wrzesienia na przykład, ale pewnie dla wyrównania należy oczekiwać, że będą pana odmieniano jako Sierpnia. I no taka jest zasada, że jeżeli to są nazwiska podobne do, czy też tożsame z rzeczownikami pospolitymi, to tak się właśnie odmieniają. Owszem, czasami mamy, na przykład pan Kocioł może być odmieniany jako, można to nazwisko odmieniać Kocioła Kociołem, pan Kozieł, mam zresztą przyjaciela o tym nazwisku, Kozieła Koziełem, Gołąb, nawet językoznawca pan Gołąb życzył sobie, żeby Gołąba mówić w dopełniaczu, a nie Gołębia, no ale zasada taka, która dotyczy wszystkich, jest jednak związana z tą odmianą. No, można próbować, ale proszę tego nie oczekiwać od innych. Kolejne pytanie dotyczy nazwisk zagranicznych. Mówiłem już kiedyś o zasadach stawiania tego apostrofu. To zwykle po samogłosce jednak stawiamy, więc na przykład jeśli chodzi o świetnego aktora Morgana Freemana, to tam Freemana, bo taki jest akurat przykład i takie pytanie, tam po N tego z przecinka u góry nie postawimy, Freemana normalnie. Natomiast drugie pytanie tego samego korespondenta pyta, czy dozwolone jest w naszym języku tłumaczenie na polski nazwisk, na przykład Kucharskim został nazwany. Ma to czasem charakter żartu, czasami pokazania, jak się dawniej być może to nazwisko, jak dawniej brzmiało to nazwisko. Mamy czasem taką pokusę, żeby pana Brazauskasa nazwać Brzozowskim, czy Grybałskienę Grzybowską, bo rzeczywiście możemy tam dopatrzeć się takich właśnie polskich nazwisk, ale nie powinno to być stosowane. Nazwiska powinny być używane w serio sytuacjach w brzmieniu oryginalnym. A więc jeśli pan się nazywa Kuchar, to Kucharskim go nazywać nie powinniśmy. Kolejne pytanie już dotyczy nie tyle nazwisk, ale określenia na narodowości, trudno zresztą powiedzieć, rasy by się chciało powiedzieć, ale pewnie to politycznie niepoprawne. Czy mówimy Indian, czy Indianów? No, widać już, że lektury książek o Indianach są za moim korespondentem, za panem Mateuszem. Inaczej by wiedział, że Indian tylko. To jest skomplikowana dosyć sprawa, kiedy mamy uf, kiedy nie. Kiedy było kiedyś us, to wtedy uf dawano, stąd na przykład Dominikanie, Dominikanus, Dominikanów, Amerykanie, Amerykanów, ale stare polskie słowa, tak jak mieszczanin, dawało mieszczan, czy dworzan, a nie dworzanów, choć forma dworzanów czasem się pojawiała. Dziś mamy, owszem, mamy Hiszpanów, Amerykanów, Cyganów, ale Indian to jest jedyna forma poprawna. Kolejne pytanie związane z takimi właśnie sprawami to,
jak określić mieszkańców Leszna. Otóż niektórzy kibice Unii Leszno domagają się, jak pisze pan Rafał, formy leszczynianie. Otóż o ile mamy dawno historycznie uzasadnioną formę leszczyńscy, czy leszczyński powiat, czy województwo leszczyńskie, bo dawniej to było Leszczno i dlatego leszczyński przymiotnik, to jednak wszystkie wydawnictwa poprawnościowe zalecają Lesznian, a nie Leszczynian. Może dlatego, że tylko panowie leszczyńscy kiedyś byli, kiedyś mogli się wiązać z tym miastem, dzisiejsi mieszkańcy, także kibice powinni się kontentować określeniem Lesznianie. No i jeszcze jedno pytanie, trochę z innego charakteru, o tym już kiedyś mówiłem, ale pojawia się to dość często. Czy powinniśmy mówić, jest coś na rzeczy, czy też nie? Niektórych to razi. Razi, choć jest rozpowszechnione i myślę, że powinno być akceptowane. To jest coś na rzeczy, to znaczy jest jakiś ukryty powód, istnieje coś, co tutaj dostrzegamy, chociaż nie jest to zupełnie na zewnątrz. Takie formy zna, pojawiają się, mówimy, że mamy coś na myśli na przykład, a słowo rzecz ma często użycie abstrakcyjne, kiedy mówimy rzecz w tym, to najczęściej potępiano, bo to jest rusycyzm, dzieła w tom, no ale też mówiono właśnie, że coś jest do rzeczy. No i mówimy, że coś w tym jest. Coś jest w tym, więc może na ty, może na rzeczy. Nie potępiajmy tego zbyt surowo. Myślę, że czasem to się przydaje i coś na rzeczy jest.